Witajcie na moim kanale, który jest poświęcony zgłębianiu wiedzy ze sposobów rozwiązywania zadań ilościowych ekonomicznych, w tym również z podstaw rachunkowości finansowej. Jestem Alicja Miazgowicz i od 2002 roku współpracuję ze studentami, pomagając im zrozumieć i stosować zasady ekonomii w praktyce, w zadaniach. Ta playlista podstawy rachunkowości finansowej skupia się na podstawowych aspektach rachunkowości finansowej, które są fundamentem dla każdego studenta kierunków ekonomicznych. W serii filmów na tej playliście przybliżam zagadnienia takie jak amortyzacja, sposoby księgowania typowych operacji gospodarczych oraz metody księgowania konkretnych elementów majątku przedsiębiorstwa, w tym środki trwałe, czy wyjaśniam leasing, czy księgowanie wyników finansowych. Znajdziecie tutaj również szczegółowe omówienie operacji dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, a także praktyczne porady dotyczące sposobu księgowania rozrachunków z odbiorcami. Celem tej playlisty jest nie tylko przekazywanie Wam teoretycznej wiedzy, ale także pokazanie, że te zasady są stosowane w praktyce, co czyni rachunkowość finansową bardziej zrozumiałą i przystępną. Chcę, aby te materiały były dla Was przewodnikiem w świecie rachunkowości, pomagając zrozumieć jej skomplikowane zasady. Wiem, że realne sytuacje biznesowe wyglądają inaczej, ale rachunkowość finansowa w zarysie jest potrzebna po prostu. Trzeba ją znać, jej praktyczne zastosowanie. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu tego kanału. Oglądajcie te filmy, zadawajcie pytania, dzielcie się swoimi doświadczeniami. Wasze opinie i sugestie są dla mnie niezwykle ważne i pomagają mi tworzyć jeszcze lepsze, jeszcze bardziej dopasowane do Waszych potrzeb treści. Czekam na Wasze kolejne propozycje tematów, które mogłabym omówić w kolejnych filmach. Wasze zainteresowanie to dla mnie bardzo ważne, aby planować kolejne przyszłe treści. Dlatego nie wahajcie się dzielić swoimi pomysłami. Razem możemy zmienić to, że rachunkowość finansowa już teraz będzie bardziej zrozumiała, bardziej jasna i będziecie chętniej zajmować się nauką i rozumieć więcej zagadnień. Moje filmy oczywiście możecie naturalnie udostępniać innym studentom, wystarczy link. Możemy wyjaśniać te zagadnienia związane z rachunkowością finansową. Wszystko to, co tutaj na tym kanale ja umieszczam, jest dla Was. Korzystajcie. Pozdrawiam.